pory podniesionego, poświęconego dla przybliżenia na postaci pana profesora. Wcześniej takie właśnie były dyskusje, patron, nie patron, co na jakim to jest etapie. Za błędy te nasze proceduralne jakieś to przepraszam. I uwagi bardzo cenne biorę do siebie. Cóż, dziękuję raz jeszcze za zaproszenie, bo bardzo miło i powtarzam. No, ogromny nakład pracy, bardzo ważna rzecz. Popieram jak najbardziej pana dyrektora, że może tak brzydko też powiem, że nie sztuka jest łatwego patrona znaleźć. Sztuka jest znaleźć bardzo wartościową osobę i dalej rozszerzać wiedzę o tych osobach, które są gdzieś czy zapomniane, czy pomijane, są ogromnie wartościowe. Także raz jeszcze bardzo dziękuję. Przewodniczący Rady Miejskiej Lublin, pan Marcin Frączek. Pani Przewodnicząca? Tak. Pani Agnieszka Lęcka, Przewodnicząca Komisji Ośrodowej Rady Miejskiej w Lublin. Również tak jak tutaj pan przewodniczący, chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi, państwu za zaproszenie. I bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami, ponieważ mogłam poznać postać właśnie pana profesora. Powiem szczerze, pierwszy raz usłyszałam to nazwisko. Było mi zupełnie obce. No a teraz jestem po prostu bardzo zaskoczona. Bardzo, że był to człowiek tak mądry, tak pracowity, który całe swoje życie poświęcił dla innych. I zostawił po sobie taką pamiątkę, taki dorobek, że to po prostu nie mieści się w głowie. Osobiście też zawsze podziwiam osoby, które potrafią rysować, malować, a tutaj już takie rzeczy, architektura i tak dalej, to dla mnie naprawdę bardzo wiele, ponieważ sama nigdy nie potrafiłam niczego narysować. I może dlatego tutaj jeszcze bardziej podziwiam postać pana profesora. I mimo tego, że sztuka nie jest mi tak do końca obca, bo troszkę też jestem taką duszą artystyczną, ale no mówię, zawsze z wielkim szacunkiem do osób, które coś tworzą i pozostawiły po sobie taki wielki dorobek, naprawdę. I myślę, że tutaj żeście państwo wykonali bardzo duży ogrom pracy, żeby tu zaprezentować nam dorobek i przybliżyć postać pana profesora. Myślę, że jest to dobry kierunek, jak najbardziej dobry kierunek i myślę, że tutaj postać pana profesora byłaby jak najbardziej wskazana na patrona tej naszej placówki szkolnej. Także naprawdę życzę wszystkiego dobrego, powodzenia i dziękuję bardzo. On pod koniec studiów, blisko dyplomu, pomagał ojcu w pracy i też uczył się tego od ojca, jak tworzyć, jak być architektem. On duszą i ciałem jest tutaj duszą, ciałem nie, ale jest tu także z nami i doskonale wie, że taka uroczystość dzięki państwu tutaj jest. Także proszę. Tak, w Kanadzie jest. Też także muszę państwu powiedzieć, że nie tylko ja jestem, ale jeszcze mój młodszy brat Piotr. Dziękuję bardzo. Pierwszy mój kontakt z
rodziną pana profesora Marzyńskiego, to był mail do Kanady. To pierwszy, wtedy kiedy wymyśliliśmy, kiedy zaczęliśmy w ogóle, to był pierwszy mail, taki informacyjny, że odkryliśmy to, to i to. Ja powiem, no prywatny mój wątek tam był, jeszcze pochwaliłem się, że syn skończył architekturę, że jakieś tam moje związki z architekturą się narodziły. Jeszcze pierwsza wersja była taka, że Michał przetłumacz mi do pana w internecie, Peter. Więc przetłumacz, nie no przecież człowieku, co ty robisz? Kłamałem się w głowę, co ty robisz? Przecież co z tego, że on jest w Kanadzie? Już tu się wychował tutaj. Nawet syn mi mówi, no tata. Właśnie. I oczywiście po polsku, bez żadnego problemu. I otrzymałem przepięknego maila od pana Piotra. I właśnie z tym, że no tak, jest zgoda na rozpoczęcie w ogóle tej procedury. Także nie zapomniałem i wszystkie przecież te nasze wzajemne relacje, czy to zaproszenie było z panem Piotrem Marzyńskim konsultowane oczywiście. Proszę państwa, ta część dobiega końca, ponieważ no tak sobie myślałem, że około 2 godzin będzie, jeszcze nie mamy 2 godzin, ale do 2 godzin to chyba zrealizujemy wszystko, co zamierzaliśmy. Po pierwsze jeszcze chcę zapytać, czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Pani dyrektor, księże proboszcz, rodzice kochani, nauczyciele moi drodzy, mieszkańcy wsi na Górki Dolskiej. Panie Przewodniczący, ja proszę jakoś tak tutaj, że ja mam problem z takim poruszaniem, żeby wychować. Ma pan głośny głos nauczycielski. A nie, bo chwilowo nie jest.